3 dni, 11 koncertów na dwóch scenach, ponad 30 muzyków z Polski, Niemiec, Włoch, Finlandii, Austrii, Kuby i USA. Z jednej strony nestorzy jazzu, gwiazdy kilku dekad, z drugiej młodzi zdolni, którzy z impetem wkraczają na jazzową scenę. Główny reflektor festiwalu zwrócony ku pianistom, ale wirtuozi trąbki czy kontrabasu również nie stali w cieniu. W ostatni weekend listopada to Kalisz był jazzową stolicą naszego kraju. Oczywiście za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych, który w najstarszym polskim mieście odbył się już po raz 42. Jazzmenów i jazzfanów tradycyjnie gościło Centrum Kultury i Sztuki. Muzyczne otwarcie festiwalu oddano w godne tego aktu ręce Włodzimierza Nachornego, multiinstrumentalisty i kompozytora, który jednocześnie jest ikoną polskiego jazzu i polskiej piosenki. Włodzimierz Nachorny akompaniował w najlepszym tego słowa znaczeniu Mariannie Wróblewskiej, która po długiej przerwie i podróżach powróciła do śpiewania. Powróciła zatem także do jednego z wcześniejszych partnerów muzycznych, z którym nagrała przecież kilka płyt. Ta prawda niepotrzebna wcale mi. Śpiewam jego kompozycje, podobnie jak tutaj. Jest tego więcej oczywiście, bo wszyscy proszą o standardy, które ja bardzo lubię śpiewać, w swój sposób oczywiście i tak dalej, więc razem się nam świetnie pracuje, bo Włodzi mnie zna lata całe, ja go znam lata całe, wiesz, wiem co jest źle, wiem, on wie co jest ze mną źle i kiedy jest źle i ja wiem też co jest z nim źle, kiedy, bo czas leci, prawda, i jesteśmy coraz tacy, jacy jesteśmy, ale się trzymamy, jak pan widzi, pan mnie tak. I kilka dni temu właśnie skończyłam 72 lata. Czyli nie jest źle chyba, prawda? But lights must never go out. The music must always play. Wspólnota pokoleniowa to też podobna hierarchia wartości i zestaw estetycznych wyborów. Włodzimierz Nachorny chętnie powraca do ich wspólnego krążka Privilege z angielskimi tekstami Jacka Bromskiego. Ale nie tylko. Marianna śpiewa standardy, których coraz mniej słyszymy chyba na co dzień. Umiera nam forma jam sessionowa. W tej chwili muzycy najczęściej grają własne rzeczy. Poza tym no, ten jazz trudno, żeby stał w miejscu. Też jakoś ewoluuje, rozwija się. Czy zawsze w dobrym kierunku, to dopiero historia pokaże. Na Kajskiej Estradzie Nachorny i Wróblewska właściwie nie byli sami. Swym programem Nachorny Komeda Kosz zaprosili do Kalisza swoich przyjaciół, dwóch wybitnych muzyków zmarłych przedwcześnie, tragicznie, z których pierwszy z powodzeniem rozwijał światową karierę kompozytorską, drugi patronował organizowanemu niegdyś w Kaliszu konkursowi pianistów jazzowych. Chwila przerwy i już na kajskiej scenie zagościła niemal całkowicie odmienna estetyka. Trio RGG, odnoszące sukcesy i gromadzące bardzo dobre recenzje od niespełna 15 lat, zaprezentowało materiał ze swojej ostatniej płyty Aura. Sięgający m.in. do źródeł sakralnych, folkowych, a nawet balladowo-rockowy krążek potwierdza szlachetne brzmienie i wyrafinowanie tria, a sceniczne zachowanie, siłę RGG tkwiącą w zespoleniu trzech indywidualności. To nie jest moje trio, to nie jest Maćka trio czy Krzysztofa, tylko nasze wspólne.
I myślę, że sama nazwa jakby obliguje do tego, żebyśmy po prostu byli jednością na scenie, prawda? Żeby nie było tego takiego, można powiedzieć, tradycyjnego podziału na pianistę i sekcję akompaniacza. W ogóle nie lubię bardzo tego określenia, że to jest sekcja akompaniacza. Nie, no to są po prostu trzy instrumenty. W nowoczesnej muzyce, w nowoczesnym jazzie jakby role się uzupełniają, prawda? Podejście do perkusji, podejście do kontrabasu, do fortepianu, to są już jakby rzeczy bardziej specjalistyczne, ale ogólny efekt jest taki, jak pan powiedział. Trzeba to uszanować, tym bardziej, że perkusista podchodzi do muzyki na kolanach. No tak, podchodzi na kolanach, ale to chyba dobrze. Pierwszy dzień festiwalu zakończył występ formacji Atom i Władysława Adzika Sendeckiego, polskiego pianisty na co dzień mieszkającego w Niemczech, którego bogaty życiorys mógłby stać się podstawą ciekawego filmu o losach muzyka emigranta. Sendecki osiadł w Szwajcarii tuż przed wybuchem stanu wojennego i choć mieszka na zachodzie, to często koncertuje w Polsce, szukając interesujących muzycznych projektów. Od 3 lat współpracuje z Atomem, jednym z najciekawszych kwartetów smyczkowych na świecie. Smyczki, fortepian to jest królewski zestaw, zawsze to chciałem, ale oczywiście jest bardzo duży problem, że są to klasyczni muzycy nie mają tej wyobraźni kreowania na scenie czegoś z niczego, a to jest jeden z bardzo niewielu kwartetów smyczkowych, który każdy jest instytucją, że tak powiem, i potrafi się znaleźć w każdej sytuacji. Chyba Pierre Boulez napisał, że największy problem jazzu jest, że nie jest napisany, a ja powiem, że to jest największy problem muzyki klasycznej, że jest napisana, bo jest niewielu muzyków klasycznych, którzy potrafią improwizować i wszyscy improwizowali. Jak się nie improwizuje, to się nie pisze muzyki. To jest, Chopin zawsze improwizował, nie chciało mu się nigdy pisać. To uczniowie pisali, Liszt pisał, inni dla niego pisali, a on się wkurzał i siedział i tam jakieś tam poprawki robił, ale nie chciało mu się pisać, sobie improwizował. Jakie piękne życie, no przecież nie będziemy się zamykać znowu w ubranka, uniformy i tego, jak mamy możliwość wolności, tylko na to sobie trzeba zasłużyć. No. W trakcie festiwalu jazz wdziera się w każdą przestrzeń Kalickiego Centrum Kultury i Sztuki. Po wyjściu z widowiskowej sali wszyscy dzielą się swoimi wrażeniami w Art Café. Inni, przemierzając korytarze, oglądają zawsze towarzyszące koncertom wystawy. W roku 2015, w związku z okrągłą rocznicą założenia magazynu Jazz Forum, pokazano podróżującą wystawę autorstwa Rafała Olbińskiego pod tytułem 50 okładek na 50-lecie Jazz Forum. Olbiński, światowej sławy malarz i ilustrator, przez całą dekadę lat 70. pracował w redakcji Jazz Forum jako szef artystyczny, projektując prawie wszystkie okładki tego czasopisma. Drugi
Drugi dzień festiwalu w całości należał do gości zagranicznych. Tego wieczoru organizatorzy odnotowali wyjątkowy sukces frekwencyjny. Największą narodową siłę wśród muzyków stanowili Włosi. Z ojczyzny Belcanta przyjechał m.in. Stefano Battaglia, utalentowany i uznany pianista z Mediolanu. Początkowo znakomicie rozwijał swoją karierę w świecie muzyki klasycznej, ale to w jazzie sięgnął po najwyższe trofea, dopuszczając do głosu rozmaite inspiracje. Filmy Pasoliniego, obrazy Rotko czy wiersze Rilkego. To me is the best way to be creative, but free. To dla mnie najlepszy sposób, aby być twórczym, ale wolnym, ponieważ inspirujący mnie artyści nie dają mi muzyki. And it's like evocations or like inspiration, but it's not. Mogę się inspirować kolorami czy słowami. To taki rodzaj ewokacji, ale bez idiomatycznego wpływu, który może być dla muzyki zbyt ciężki. Myślę tu o całym tym ciężarze tradycji, która mogłaby znaleźć się na moich barkach. All these kind of huge traditions on shoulders. Yes, no shoulders. Włoski pianista, porównywany z największymi postaciami jazzowego fortepianu, takimi jak Bill Evans czy Keith Jarrett, uczestniczył w nagraniu blisko 100 płyt, z których sporą ilość zarejestrował jako solista lub lider, znalazł niezwykle oddanego i utalentowanego partnera w osobie austriackiego klarnecisty Ulricha Drexlera. For me it's like a good talk. To dla mnie jest taki rodzaj dobrej rozmowy dwóch ludzi. Elementem każdej rozmowy powinno być słuchanie, możliwość wypowiedzenia się, dodania czegoś w każdej chwili, prowadzenia dyskusji. To nie może być jakaś walka. Zauważam, że jazz bardzo często jest pokazywaniem, jak szybko bądź jak głośno ktoś potrafi zagrać, a dla nas obu znacznie ważniejsze jest wzajemne słuchanie i rozpoznawanie kierunków, w których każdy z nas pragnie podążać. W duecie Battaglia Drexler scena należała do Enrico Ravy, znakomitego włoskiego trębacza, który właściwie od połowy lat 70. należy do największych gwiazd najważniejszej europejskiej firmy płytowej ECM. W Kaliszu zaprezentował się ze swoim najnowszym kwartetem złożonym z czołowych muzyków włoskiej sceny jazzowej, w którym na fortepianie gra młodszy od niego o 46 lat Giovanni Guidi. Ludzie opowiadają o włoskim jazzie, ale chyba nie o muzykach, którzy są znani poza krajem. I nawet nie mówię tutaj o Enrico, który ma status międzynarodowej gwiazdy. Człowieka nie z Włoch, lecz z Europy. Mówią o włoskim jazzie, nie mając świadomości, że realnie coś takiego nie istnieje. People talk a lot about Italian jazz, but it's not the real thing that is happening. Włoskiego elementu w jazzie nie trzeba jednak szczególnie szukać. On tam jest właściwie od początku. Spora grupa jazzmenów przyznaje się na przykład do inspiracji operą. Of course. In fact, Louis Armstrong, which weźmy choćby Louisa Armstronga, który dla mnie jest największym muzykiem jazzowym w historii tej muzyki. Był wielkim fanem opery. To czuć, kiedy on gra jakąkolwiek melodię. Był śpiewakiem, oczywiście dosłownie, ale także jako trębacz. Zresztą sam się przyznawał do wpływu opery na jego grę.
Sobotni wieczór właściwie można byłoby postrzegać jako pojedynek gigantów, którego obserwatorzy, czyli widzowie, zastanawiali się, czy znakomity występ formacji Enrico Ravy udało się przebić niewątpliwie największej gwieździe gajskiego festiwalu, Ronowi Carterowi, jednemu z najlepszych kontrabasistów świata. Współtwórca tzw. drugiego wielkiego kwintetu Milesa Davisa, przyjaciel Herbiego Hancocka, laureat 2 nagród Grammy, przyjechał do Kalisza ze swym Golden Striker Trio, w którym na gitarze gra sam Russell Malone. What's the chance play some songs? W jazzie zależy mi na graniu piosenek. Myślę, że kiedy gram melodię, to publiczność może, wychodząc z koncertu, zabrać je ze sobą. Mam wrażenie, że muzyka zapomina o melodiach, które zwykła posiadać. Zapomina o wspaniałych melodiach, które powstały choćby w latach 50. czy 60. Zejdziemy na chwilę z głównej festiwalowej sceny, nie tylko z powodu dziennikarskiego obowiązku, lecz dla przyjemności poznania dwóch młodych jazzowych instrumentalistek. W piątek o północy w Komoda Club zagrało Kinga Gwyk Trio, którego liderka ma dopiero 18 lat i jest z pewnością jedną z niewielu na świecie jazzowych gitarzystek. Jej ojcem jest znany wibrafonista Ireneusz Gwyk. Nie zmuszał mnie tata, wręcz przeciwnie. Mówił mi, wybierz inny instrument, nie gitarę basową, bo ona jest zbyt ciężka i nie będzie to łatwe i ogólnie dziewczyny nie grają na gitarze basowej. Ale ja nie wiem w sumie, jak się mnie pytają cały czas ludzie, dlaczego ja wybrałam gitarę basową, to ja odpowiadam, że nie wiem, bo nie wiem, jakoś tak to wyszło i jest do dzisiaj i jak sobie słucham gitary basowej, to mówię, naprawdę, jakbym drugi raz miała podjąć decyzję, to znowu bym wybrała gitarę basową. Gwykowie to muzyczna rodzina. Kinga ma jeszcze brata Patryka, perkusistę. Przez kilka lat jako Gwyk Pick Trio byli w niekończącej się trasie, która naturalnie ukształtowała ich relacje familijno-zawodowe. Kto z rodziców może muzykować ze swoimi dziećmi, to wie, jakie to jest wyzwanie i jak trzeba manipulować często emocjami, w sensie ja mówię o samym sobie, że dozować to bycie ojcem, a zarazem partnerem na scenie. Teraz to córka jest liderką, brat skupił się na realizacji dźwiękowej, a w rodzinnym kombo swoje miejsce musiał znaleźć nowy klawiszowiec. To są wyjątkowo towarzyscy ludzie, serdeczni, otwarci, także czuję się jak adoptowany syn, brat, cokolwiek by to nie znaczyło, ale bardzo, bardzo, bardzo miła jest atmosfera, także nie ma z tym żadnego problemu. Drugi wieczór klubowych prezentacji należał do o kilka lat starszej Kasi Pietrzko, należąca do ścisłego grona wybijających się talentów pianistka, gra od dziecka. Oczywiście ma za sobą klasyczną edukację, w którą wkroczył jazz na etapie szkoły średniej. W swej grze pozostaje pod wpływem trzech mistrzów klawiatury, Billa Evansa, Arona Parksa i Esbjorna Svenssona. Sięgam po inspiracje nie tylko do pianistów jazzowych, ale do różnych gatunków muzycznych, nawet tych najprostszych, tych najstarszych, do muzyki klasycznej, do muzyki romantycznej. No dla mnie, myślę, największą inspiracją jest życie, jest właśnie to, co mnie otacza, ludzie, z którymi rozmawiam, ich poglądy na świat, które bardzo często różnią się od moich poglądów. Thank you.
Ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych był także niezwykle atrakcyjny, choćby z powodu narodowego zróżnicowania. Od Polski przez Finlandię po Kubę. Pierwsza odsłona to Love Revisited, płyta, która zjednoczyła wokalistę Wojciecha Merczka i pianistę Pawła Tomaszewskiego. Jej historia jest zadziwiająca. Merczek jako laureat Montreux Jazz Festival dostał nagrodę w postaci sesji nagraniowej w jednym ze studiów w Szwajcarii. Miał jedynie 3 miesiące na opracowanie materiału. Tomaszewski zawsze chciał nagrać płytę ze standardami, a Merczek zaśpiewać, co mu w duszy gra. Razem przygotowali krążek, który opowiada o miłości, ale w mniej tradycyjny sposób. Stąd w tytule Love, ale z dopiskiem Revisited. Chcieliśmy podejść do takich piosenek, które no, są już stare bardzo i wielokrotnie były wykonywane, ale no, to mają do siebie te standardy jazzowe, że są, no, pomimo tego, że tyle już było wykonań, one już są tak dawne, cały czas są dobre, tam jest po prostu są dobre teksty, jest dobra muzyka, no i myśmy chcieli, posługując się nimi, coś nowego znowuż wyrazić, no, to co właśnie nam gra w duszy. I dlatego zrobiliśmy ten Revisited, że jest na miłości, ale trochę po naszemu, że tak się wyrażę. No i to nam przyświecało i wyszło z tego to, co Państwo teraz w zasadzie słuchają na koncertach i słuchają z naszej płyty właśnie. Zazwyczaj otaczaliśmy się z instrumentami perkusyjnymi, czy kontrabas, czy głośne instrumenty, głośne granie, natomiast tutaj mam okazję sprawdzić się w takiej kameralistyce, czyli w zasadzie fortepian jest na pierwszym albo na jednym z dwóch planów, tak? Także wymaga to trochę innego podejścia od pianisty. Nie? Jest to dużo bardziej wymagające na pewno, ale również dużo bardziej wynagradzające, jeśli koncerty się udają, a zazwyczaj się udają, więc to jest świetne. No, poza tym otwiera się paleta różnych brzmień, których w zespole nie jestem w stanie wykrzesać z instrumentu, bo muszę się przebić przez pewną dynamikę. A tutaj z Wojtkiem no, stać nas na wszystko. Znaczy możemy zrobić wszystko. Wśród 11 wirtuozów klawiatury, którzy tego roku zagościli na Kajskim Festiwalu, bardzo żywe reakcje widowni, włącznie ze zbiorowym śpiewem, wywołał Iro Rantala, który podbija świat najnowszą płytą poświęconą Johnowi Lennonowi. Pianista z Finlandii, który na ogół inspiruje się twórczością klasyków, wychował się na muzyce Lennona, tworzonej już po opuszczeniu Beatlesów. Usually when you practice, you develop something that usually becomes something very complex. Na ogół, kiedy pracuję, mam do czynienia ze złożonym materiałem muzycznym, zwłaszcza pochodzącym od klasycznych kompozytorów, Chopina, Szymanowskiego. Jest on skomplikowany i pełen informacji. Complicated and full of information. Same thing with my music. When I compose normally, it's a lot of stuff. Tak samo jest z moją muzyką. Kiedy komponuję, używam pełnego wachlarza środków. Tym razem raczej wszystko wycinałem. Musiałem uwierzyć w proste melodie, co było bardzo trudne. Na koncercie, jeśli masz dobry fortepian, dobre wibracje, świetną publiczność, jest znacznie łatwiej. Good vibe and good audience, then it's easier. Thank you.
Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych roku 2015 miał tyleż interesujący, co ekscytujący finał, a to dzięki koncertowi tria Ramona Valle, rodem z Kuby. W Kaliszu zaprezentował program z najnowszej nagranej w trio płyty Take Off, która jest zbiorem jego kompozycji oraz, co jest w jego przypadku rzadkością, utworów z różnych muzycznych obszarów. Od znanego tematu Michela Legranda przez niezwykle popularną balladę Leonarda Cohena po przebój z repertuaru Stevie'ego Wondera. Co zatem jest wspólnym mianownikiem? Emocje, które Ramon Valle zawsze stawia na pierwszym planie. Czasami muzycy popełniają błąd, myśląc, że jeśli ukończą konserwatorium czy studia, to już są gotowi do tworzenia muzyki. A to nie ma nic wspólnego z muzyką, to tylko narzędzie, które może im pomóc. Dopiero dalej są inspiracje i emocje, które łączą nas z ludźmi. Jeśli poczujesz, że dotknąłem ludzkich uczuć, to wiem, że wszystko się udało. Emocje są oczywiście także najważniejszym elementem reakcji publiczności, skoro widownia raz po raz nagradzała artystów owacjami. Jeśli widownia śpiewała, co jest na festiwalu jazzowym raczej rzadkością, to znaczy, że sprawdziła się uczuciowa strategia wpisana w program imprezy. Trzeba jednak festiwal ocenić także, chciałoby się powiedzieć, chłodnym uchem i odpowiedzieć na pytanie, czy udało się pokazać najważniejsze trendy w jazzowej pianistyce. Ja szukam cały czas... Szukam takich klasycznych wartości jazzu, jak timing, jak to kołysanie, ten puls. Jeżeli tego nie ma, to mam wątpliwości, czy to jest jazz. Chociaż muzycy bardzo chętnie używają plakietki z napisem jazz, bo jazz jest dobrze postrzegany. To jest dobra firma, prawda, jak coś ma hasło jazz. Ale niekoniecznie jazzem jest, prawda. Nie każdy, kto improwizuje jazz. Bo jest bardzo potężna część, czy dział muzyki improwizowanej, która jazzem nie jest. Także naszym obowiązkiem dziennikarzy, którzy trochę piszą o jazzie, jest to akcentować. Ja staram się to robić. Dlatego myślę, że ten festiwal w jakimś stopniu oddaje taką współczesną scenę jazzową, ale w jakimś stopniu, tylko to nie sposób. Nie ma takiego festiwalu, gdzie w ciągu 3 dni można pokazać wszystkie kierunki jazzu i pianistyki jazzowej. Nie da się po prostu. Ale niewątpliwie większość kierunków udało się zasygnalizować, stworzyć program zaspokajający gust widowni kilkupokoleniowej, przyciągnąć zarówno młodych słuchaczy, jak i starsze pokolenia jazz fanów, wierne festiwalowi od ponad 40 lat. Myślę, że festiwal kaliski na tle nawet takich tuzów jak Bielsko-Biała, prawda, jedna, druga, jak wrocławskie dwa festiwale, trzyma się znakomicie. Ma swoją linię, ma swój wspólny mianownik, ma swoją publikę. Może rzeczywiście ciut zabrakło tych takich najmłodszych loczników, ale ta publika, która była, wspaniałe rozeznanie, wspaniałe wyczucie, znakomity odbiór, aż miło słuchać, aż miło być tutaj.
Jeśli organizator, czyli Centrum Kultury i Sztuki, chce ten festiwal rozwijać, to musi zgromadzić większe fundusze. Tego życzyliby sobie twórcy i koordynatorzy każdej międzynarodowej imprezy. Ale to właśnie w jazz i ten festiwal warto inwestować, przekonuje Paweł Brodowski. Najważniejsze, żeby festiwal trwał, żeby była koncepcja co najmniej zachowania tego, co jest. To jest minimum zachowania. Nie wolno, bo Kalisz, ja nie wiem, czy ma coś ważniejszego, może coś ma takiego. Ja w każdym razie nie wiem o tym. Dla nas, dla środowiska ludzi związanych z muzyką jazzową, Kalisz to jest festiwal jazzowy w Kaliszu. To jest marka, to jest trademark. Na to pracowało już parę pokoleń organizatorów. To jest 42 lata, więc część ludzi, którzy to tworzyło, kładą fundament, już nawet nie żyje. I są ich następcy. Przewinęło się tu masę zespołów, największych zespołów polskich i światowych. No i ponieważ jazz się rozwija, jest muzyką rozwojową, muzyką przyszłości, więc no cóż można powiedzieć, just keep swinging. Ten zagrzewający do prac nad rozwojem festiwalu ton Pawła Brodowskiego, od dłuższego czasu dyrektora artystycznego imprezy, wynika ze świadomości zmian, jakie nastąpiły w Centrum Kultury i Sztuki. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych roku 2015 był jeszcze efektem jego współpracy z wieloletnią dyrektor centrum Barbarą Fibinger, która związana była z festiwalem niemal od samego początku. Stery instytucji od niedawna dzierży Dariusz Grodziński i to do niego należeć będą decyzje o kształcie przyszłorocznego festiwalu.